trwają prace przy budowie Instytutu Ekonomicznego zlokalizowanego przy Alejach Wolności w Nowym Sączu. To obecnie największa inwestycja Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej. Prace ruszyły jesienią 2020 roku. Pierwszym etapem było stworzenie podziemnego parkingu. Nowy gmach ma stanąć do 2022 roku. Będzie to obiekt o powierzchni użytkowej 4,5 tysiąca metrów kwadratowych. Pomieści m.in. sale wykładowe, szatnie, sklepik, pokoje do konsultacji i pomieszczenia administracyjne. W Instytucie Ekonomicznym kształci się obecnie około 1000 studentów, a oferowane przez niego kierunki takie jak e-administracja, ekonomia czy zarządzanie cieszą się zainteresowaniem absolwentów. Ten instytut w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej powstał jako jeden z pierwszych. Do dziś nie posiada jednak żadnej bazy lokalowej. Budowa Instytutu Technicznego to jednak nie jedyna inwestycja sądeckiej uczelni. W tym roku zaplanowano także rozbudowę domu studenta. Zmiana dotyczy będzie ostatniego piętra, czyli będzie wykonana nadbudowa kilku pokoi wraz z pełnym sanitariatem. To będzie dodatkowych miejsc dla studentów około 30. Obecnie akademik oferuje 176 miejsc. Zwiększenie liczby pokoi to, jak przekonują władze uczelni, odpowiedź na zainteresowanie uczelnią studentów z zagranicy. Odwiedzają nas studenci spoza granic naszego kraju i spodziewamy się dosyć dużej grupy studentów już od kolejnego roku akademickiego, więc tym bardziej tych miejsc jest potrzeba w domu studenta. Uczelnia przygotowuje się także do rozbudowy kolejnych instytutów pedagogicznego i technicznego. Złożyliśmy do ministerstwa wniosek o dofinansowanie w kwocie 8,5 miliona złotych, natomiast uczelnia z własnych środków przeznaczy około 3 milionów. Miejmy nadzieję, że również ta inwestycja w niedługim czasie okaże się rzeczywistością. Na bieżąco tutaj jestem też w kontakcie z panem prezydentem miasta Nowego Sącza, bo tego typu inwestycje jak dla Instytutu Pedagogicznego planowana jest również dla Instytutu Technicznego. Tutaj kwestia jest pozyskania oczywiście odpowiednich gruntów, aby móc Instytut poszerzyć. Przed nowym rokiem akademickim uczelnia przygotuje również 3 nowe laboratoria. Między innymi w Instytucie Technicznym za około 1 milion złotych na potrzeby kierunku mechatronika, zarządzanie inżynieria produkcji oraz informatyka i dokładnie tutaj poszerzamy również laboratoria w Instytucie Zdrowia oraz w Instytucie Pedagogicznym. Obecnie w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej trwa rekrutacja. Elektroniczna rejestracja kandydatów zakończy się 29 lipca.